on chyba tutaj czymś dealuje. Pst. Chcesz kupić trochę miodu, mała? Czemu miodu? No bo ukradłem misiowi. Chowam się w beczce, żeby mnie nie znalazł. Nie można kraść misiowi miodu, teraz będzie na nas zły. No, zobaczymy jak ta historia się rozwinie oczywiście o miśku. A przetłumaczysz mi, co to znaczy puch stoli? No, puch? Historia puchatka. Tak. Będzie dużo puchu. Tu idziemy, halo, zapraszam serdecznie państwa. Pup. Dobra, idę. A, jestem w magazynie. Co jest? O, co? Dobra. Ty. Cześć, wiedźma. Chciało mnie teleportować. No musimy poczekać. O Jezu, teraz. Ile ludzi się coś rozmnożyli? Czemu wybiegniecie z nami? Idźcie swoją drogą. Idźcie swoją drogą. Nie, niech idą z nami, bo zazwyczaj jest tak, że ktoś musi umrzeć. Dobra, może masz rację. Trzeba będzie kogoś poświęcić. Czemu kogoś teleportowało, a mnie jeszcze nie? No bo czekamy. Nie, teraz teleportuje. Puch stoli znowu się pojawiło. Po raz drugi, to coś ważnego chyba. O, czwarty raz puch stoli się pojawiło. Mi się nawet zacięło. O, ktoś na okulele gra. O, ktoś teraz tam dodaje jeszcze basiku. I ktoś tam z kibla jeszcze śpiewa. Puch. Ej, mam Batmana! Chłopaki, mam Batmana! Panie, jaki Batman? Nie topesz! Ja mam Batman podpisane. Co? Batman mam, no. To jest Batman. Ja mam nietoperza. Batman. A czemu macie pałki, rozwieszałki, a ja jeszcze nie? No bo ty nie zasłużyłeś, Maciek. Jeden. A, okej. Się przewrócił! Chyba tak nie miało być, wiecie? Hej chłopaki, czy możecie powiedzieć, znowu jesteśmy na wakacjach? W końcu ci coś takiego powiedział. Zatrzymaliśmy się w niesamowitym hotelu, 5 gwiazdek na kilka dni. Chodźmy sprawdzić, żebyśmy mogli zagrać w grze w basenie. Zameldować oczywiście. O, od razu do basenu, super, podoba mi się ta atrakcja. Go, 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 go. Ale czy przypadkiem nie jest jesień? Jesień? Nie, czym jest jesień? Tu jest ciepło, tu jest słoneczko, tu jest cieplutko, zobacz, zero zachmurzenia. Słońce w sycie. A gdzie jest basen? A zanim mamy iść. No, musimy iść za... Ale recepcja, ale wybrałaś Ola hotel. Ja się nauczyłam przenikać przez drzwi. Naucz się je otwierać. Ale głośno, Tucker Tom, możesz iść muzykę, bo jest bardziej głośna. Mubzykę? Muzykę. Mubzyka, ale mubzyka masz. Ej, czemu? Chwila, my jesteśmy krótsi jacyś. My no mamy... Ty jesteś! O, ty też jestem! Ja jestem super. Ej, taki Maciek! Ręce ci działają z tułowiem. No, ej, ja muszę być taki mini, przecież ja słodko wyglądam wtedy. No ładnie. Musisz być mini Maćkiem przez małe? Musisz być mini Maciek, przez małe M, ja jestem przez małe M, super. Chcesz, kogo chcesz usunąć? Sofia! No ja tą Sofię. Sorry, Sofia. Sioli, musisz wypaść z lobby. Musisz zostać poświęcona. Mówiłam, żeby ktoś z nami szedł. Sorry, Sofia. Ale nie możemy powodzenia. Się sobą. Sofia. O nie! Umarła. O nie. Ej, znaczy, super, że ona poszła do swojego pokoju. No. Super. Siema. Ale mi się podoba takie, my jesteśmy takie kawaii teraz, my jesteśmy chibi. Bo chibi Maciek, chibi Koneko, chibi Gilati. Kawaii desene. O Jezus, co tu się stało? Co to za... Czemu jest tak brudno w tym pokoju? No nie mówcie mi, że my to będziemy musieli sprzątać. Maciek, co żeś zrobił? Teddy coś zrobił, nie ja. A pluszowy miś na łóżku mnie przeraża. To jest mój miś. Pisze przybliżenie na Teddy misia. O nie, Teddy jak coś powie, to zemdleje. Jak powie coś, to zemdleje. Idziemy go z kija! O, zabrał go. Do kosza go wrzucił. Ej, co jest? Aha, poczekajcie. Wow, ja chcę tu iść. Dobra, nie żyję. A, mamy leczniczki sobie znaleźć, żeby popływać. Dlaczego zabrałeś na misia? Ja chcę tu iść. No. Ja też tam chcę, ja chcę iść. Ola, idziesz z nami? Dawajcie. Ola, ja na razie zbieram ręczniki, bo wy tego nie robicie. Ręcznikara. No dobra. No muszę, no. Zobacz, Ola. Jeszcze cztery. Jak w pałacu. Tu jest kibelek chyba. O, jakie lustro brudne. Ola leży tak przy nas na ręczniku. No zabierz ten ręcznik ode mnie. O nie. Ola, ale... Siedzę na tronie. No naprawdę tronie, bo jesteś tak mała na nim, że wyglądasz jak na tronie. Proszę, możesz usiąść też, pozwalam. Udało mi się zieblać. To Maćka zadanie. Maciek, chodź Maciek, usiądziesz na moim tronie. Musisz zrobić, żeby tradycji stało się zadać. No i nie zdążyłeś na kibelku usiąść, no Maciek. oj tam, zrobię w basenie. Zaraz. Jadę pierwszy! Nie leć za mną, Hewi! O matko, oj, zablokowałem się. Wii! Nice. Bo słabo odczytała. Maciek! Ola, nie utopiłaś się. Utopiłam się! Cześć, Konewka. Cześć! Chcesz zobaczyć mojego nietoperza? Utopiłam się! O! Jak ty usiadłaś? No tak spadłam ze zjeżdżalni, złamałam chyba kręgosłup. Ola, żałuj, że nie widziałaś jak Maciek schodził po róże. Ja musiałem, no, schodzić. Bo Maciek dosłownie schodził po róże. No. Możemy wejść po drabinie jeszcze raz. Tak, jak zdążysz w ciągu 5 sekund, to jasne. Dam radę! Zdążymy. Speedland do góry. Ja dam radę, No nie! O nie. Chyba nie. Te cutscenki są słabe. Właśnie. O, jesteśmy z powrotem u góry? No. A w którą ty wsiadłeś tą? Bo ja nie chcę w tą słabą wchodzić w zjeżdżalnię. Zieloną. No to ja nie chcę w zieloną. Nie? Co? Ej, Tom do nas powiedział, że jakoś będziemy mieli zdrową rywalizację. 5 monet a kto przegra będzie musiał wrócić do domu. 5 monet mamy, Maciek. Słyszycie? To jest jakaś rywalizacja. Maciek, bo 5 monet... Ej, możemy sklep otworzyć w trakcie? O kurde, to jest jakiś... Ale co my robimy? Ja nie wiem, co my mamy robić. Chodzimy, wspinamy się na górę, zobaczymy... Kurde, w dupę, co jest? Maciek, każdy lubi co innego. Żegnam cię. Nala. Już wami się nie chlęcę do góry. Już nie masz jak. Zjeżdżaj. No wiem, cię nie mam. Jazda! Przecież ja lobuksów nie będę wydawać, żeby się zliwajwować. Dawaj lobuksy. Dawaj bobuks, Maciek. Inwestuj w te dobre produkcje. O. Inwestuję w siebie. To najlepsza inwestycja. Teleportacja. Co jeść? Co się stało? Jesteś teleportowałem i zginę, dzialaś? Nie! Maciek, gdzie ty jesteś? Gdzie jest Maciek? Nie! Maciek! Wydałem robuxy, to jest skam, będę pisać do adminów. Ten miś tutaj siedzi. Ten misiek siedzi tutaj jak matka, która czeka na ciebie. Maciek, czy ty jesteś w grze, bo właśnie gadasz? Jestem w grze i jestem przy lawie. O, cześć. Jak przy lawie? No przecież to szkamuje mnie. Możemy go stąd zobaczyć? Przecież to możecie... A widzę go przez okno! Skacze tam! Czekaj, w łazience jest okno? Maciek, zapomnieli o to po prostu. Krystian, w łazience jest okno. Ale tu też widać. Ale tu będzie lepiej widać. Przecież ja nawet nie mogę zjechać z zjeżdżalnią. Ja się nie wydostanę z tej trudnej... Masiakla. Zjedź zjeżdżalnią. Musisz do zjeżdżalni wejść, Maciek. Dupa nie do zjeżdżalni. No musisz. Naprawdę? No tak. A nie! Poszukałaś mnie! Umarłem znowu. No bo musiałeś. Ola, chodź szybko, Ola! Szybko chodź. Musiałeś umrzeć. Szybko, Ola, dawaj tu. O nie. O kurde. Ja teraz to jest oszukane, ja nigdzie się nie respawnuję. Maciek, ja dawaj tu do nas, a nie. Chodź, jesteśmy w nowym miejscu. To już jest 70 robuxów. No dajesz, Maciek! No dawaj. Daję zarobić. Tak! I znowu skam! Gdzie jesteś? Jesteś w domu? W tym samym miejscu! To jest skam! Ja to nagrywam na YouTube. Nawet jestem z wami przy ognisku! Co jest? Skąd wiesz, że przy ognisku jesteś? Widzisz nas? Bo mi zoomowało aż do was. Nie, no, to jest skam, to jest biały dzień skam. No bo ty tak zjeżdżalnie polubiłeś gdzieś tam sobie. O! A chwila, ale ty widzisz cutscenkę, jesteś tam? Tak. Ola, uważaj! Uciekajcie, dacie ladę, a ja sobie potańczę, póki nie będzie kolejnej cutscenki. On chce mnie dziabnąć w klatę! A nie mogę. O, mogę. Dobrze, Krystian. Nie, do mnie go nie prowadź. Ja go nie chcę. Ola, weź go sobie, no ja nie chcę. Weź sobie Toma. Nie chcę. Dobra, wezmę go. Nie chcę, widzisz? Nie chcę. O, wrócić do pokoju. Maciek, będziemy wszyscy wracać. Jedziesz z nami, okej? Maciek, jesteś z nami teraz, okej? Uważaj. A Maciek w tym czasie poszedł zrobić herbatę i zapomniał. Obraziłem się i wpierdzielałem Haribo teraz. Ej, widzieliście to? Bąk? Nie bijcie misia, bo on zły będzie. Już jest zły, ma czerwone oczy. Wejdź do szafy. Gdzie jest szafa? Gdzie jest szafa? Gdzie jest szafa? Ja nie zdążę, tu nie ma... O Jezus. 3, 2, 1. A! Doszedłem. Dobra, udało się. W ostatnim momencie. Dobra. Do wentów! Kurde, skoczyłam czy nie? I co teraz? A co? Ty, jak Tom sapie. Tom, gdzie ty idziesz? Co on, prysznic idzie wziąć? Co on, robi? On się schował w rogu. O kurde, o kurde, o kurde. Słuchajcie, on jest tak mądry, że się schował za szybą. Tak. Dobra, ale poczekajcie, to zobaczcie tego misia. No, widzę właśnie. Ja już więcej Kubusza Puchatka nie obejrzę. No siema. No nie podchodź tak blisko. Ale dyszymy tu. O, znalazł go. Tom, nie jesteś najmądrzejszą osobą, jaką znam. Nie błądź, nie błądź. Nie błądź. Czasem żałuję, że nie gram po polsku. Nie błądź, nie błądź. Dobra, do wentów. Idziemy, dawaj, dawaj. Podsadźcie mnie. Dobra, Ola pierwsza. Ola pierwsza, Ola pierwsza. Musisz to zrobić. Musisz to zrobić. Ola, dasz radę. Ola, dasz radę? Ale my mamy iść na pewno wentami? No nie wiem. Przez powietrze! Przez powietrze. Dawaj talać chyba. Przez powietrze. O, kuź! Na Xa? Miodek! Ale mi się chlapło, sorry. Co mamy? Honej. Honej. Ja stoję na świecy. Siadaj na świecę, Ola. Siadaj na świecę. W pokoju Puchatka, mówi Gilati Śniu. Tak? Co to za X na podłodze? O, ja tu stanę, na pewno nie spadnie na mnie Fiortepan. To jest X-Factor, teraz śpiewaj. Co to za bąble? Takich efektów świetlnych miało nie być. Nie prosiłem o to. Włączyłeś czerwone świetliki. O, czuję się zmęczony. Maciek, znowu wypuściłeś z siebie te... Gazy? Tak. Ja też. Obraz mi się rozmazał. Rozmazał? Mi się zamknął. Mi się zamknął, no. No i też się zamknął, ale się najpierw rozmazał. O Boże, jakiś tutaj rozdrapany gość jest. O, tata Maćka? Tom jest, to jest Tom, to jest Tom, to jest Tom, poznaję go po tej minie. A czemu jest łysy? No bo tak się wyścieracił, gdzieś wszystkie włosy mu wypadły. O nie, moje nowe włosy, to nie! To jest tata Maćka! Gdzie mój stary? To jest Chrystus, to jest Chrystus, widzisz? Przykleję ci te włosy, przykleję ci. Nie, ja dopiero je niedawno kupiłem. O, Krystian, zostaw go! Teraz jest przeklęty. Maciek, robimy D-like, będzie trzeba poświęcić kogoś, to Krystiana poświęcamy, nie? Ja go zabieram z tej cutscenki. A ja też mogę się wbić w cutscenkę. Już, to zabieramy go, do widzenia. Teraz my prowadzimy cutscenkę. To będzie nasza cutscenka. O, klucz mamy znaleźć. Szybko szukajmy. Klucz. Gdybym był kluczem, to nie bym się schował. Tom? Ej, bo tutaj tak jakby można wskoczyć na górę, tylko ja mam tak ciemny ekran, że... O, idziemy! Ktoś znalazł klucz. Nie wiem jak, ale ktoś znalazł klucz. Tomka dotknąłem za tyłeczek. O Boże. Tak było. O, zbiory miodne. Musimy się schować. Ola, gdzie ty jesteś? No klucz mam. No ale już otwarte jest. A, dobra. Ola ma klucz, a my już biegniemy dalej. Siema. Miodek! Wszędzie jest miodek. Dobra, jego zjedz, zostawcie go, niech jego zjedz. Zasłaniasz mi ten... Zjedz jego, jego zjedz, o masz. Ogólnie to część to jest moja cutscenka. Odciknij się od mojego miodu. O kurde, o kurde, a nie mogę skoczyć. O widzicie, patrzcie jak zrobił idealnie, stoi i blokuje. Tom się poświęca. Tom, wytrzymaj. Tom, wytrzymaj! Maciek, chodź, musimy uciec! Chodźmy zakryć. Nie, i nie idźmy może zakryć, ale czego dotknąłem? Wszystkiego. Okej, ja nie jestem pewien, czego dotknąłem. O Boże, prawie się zsunęłam. Siema, Ola, ja zrobiłem to i łatwiutko było. Siema. O w dupę, przebiegliśmy, uciekliśmy, zobaczyliśmy. No tak, teraz on musi przejść. Przejdzie tego, prawda? Nie, chyba nie da lady. A, cutscenka, czyli jesteśmy dobrzy. Jaka cutscenka? Maciek, musisz go załatwić, to twoja kwestia, zabierz go. Dobra, przejdźcie się! Czy my się z nim będziemy bić? O kurde, chyba jo. On z tyłu robi to co Maciek, tylko nie zielone, a czerwone. O, ale to mój vlog naturalny. To mój vlog naturalny jest. Zdrowie bossów. Wierzę w kipałki. Mam pytanie, czy wy też w lewym macie cenzurę na postaci? Tak. Co, na jakiej postaci? Ja nie mam. Skoczyć! High cloud, high cloud, high cloud. O kurde, moją bronią biologiczną mnie niszczysz? Ja ci pokażę, jak się do mnie zbliżę. Dopiero dostaniesz w tupę. Dobra, chłopaki, słuchajcie, musimy go pokonać. Dobra, ja to robię, ja to robię. Wyczekajcie, a wy róbcie jak chcecie. A masz. No bijemy go. O kurde. Czekaj, Maciek! Ucieka! Słupek mocy. Dobrze. Słuchajcie, musicie uważać na to peperonie, jak ono leci. No trzeba uważać, tak, ewidentnie. Idziemy do niego go bić. Jak w filmie akcji. Go, leć do niego, zanim Godzilla się nie obudzi. Musimy ukryć kostki. Dobrze, bij go po kostkach. Będzie miał obrzęki. Super. Ale papa w dupę. O nie! Jak to się stało? Biedny Maciuś sam zostaje. Musisz to pokonać. Kubusia, puchatka. Cześć, konewka, co ty tu robisz na mnie? Cześć! Co ty na mnie robisz? No, to jest dopiero dobre pytanie. Maciek, bardzo dzielnie walczysz. Dawaj, Maciek, gryź go w koło. O kurde! O nie! Nie! Ola, będziesz najbliżej, gryź go po kostkach. No nie! Krystian dalej tu leży w ogóle. Siema. Zły puchatek za laskinie. Go. Idę wam pomóc. Szybko, damy radę, bardzo Krystian. Dużo. Krystian, szybciutko, z twoją mocą na pewno damy radę. Uciekam. Jeszcze raz trzeba będzie. O, uciekaj. Dobra. Tym razem się nie dam tak załatwić. No. Pup. Ola, jaki cheater, zobacz, jak tam najbliżej. Widzisz to? No, ja go pobiję od razu. Patrz, Maciek. Ona od razu może go uderzać już. I zabiegniemy. Go. Klebiemy, to ostatnia klepka, dawać. Nice i... leży. Nice. Aha, malutki. Skurczył się. Małego. Skurczył. Zimno mu, tak. Mówisz to z własnego doświadczenia? Przepraszam, może tak. Nie powinno. Co mamy z nim zrobić? Co teraz robimy? Wydaj Teddy'ego policji albo zatrzymajmy Teddy'ego. Zatrzymajmy Teddy'ego, bo to słodki misiu tak naprawdę jest. On tylko tasiami się frustruje i się denerwuje, jak miotku nie dostaje. Nic nie zaznaczyłem. Co kliknęliście? O, chodźmy do policji, nic nie kliknęliśmy. No to los wyblok. Idziemy na posterunek, nunek. No to mamy rudego kogoś tu. Za długo się zastanawialiśmy. Ogliniarz. On też jest łysy. To jest ten, co nam drzwi trzymał. Tak? Ma ubrania. No. Ale on nam nie wierzy. Tamten się nazywał Chrystus. On nam nie wierzy. Nie żartuję, poważnie, to on się nazywał Chrystus. Tak? Tak. Dlatego nas obronił. O, zamknęliśmy go. Na podejście małym. Ja coś czuję, że on się teraz zemści. No i tryb Maćka i Elo, nie ma go. No. To jest Houdini. O, Winia, tak się cieszył, ty. To już jest ich problem, nie nasz. Chłopaki, to jest chyba bad ending. Złe zakończenie! Ale się udało. A jeśli chcecie dobre zakończenie, to zostawcie 17 tysięcy łapek w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Eneba w opisie. Pa, pa.